bezbożny Jehoram. Dla narodu judejskiego nastały trudne czasy, ponieważ tron troskliwego i bogobojnego Jehoszafata zajął zadowolony z siebie i żyjący z dala od Boga Jehoram, jeden z synów zmarłego króla. Młody władca ożenił się z tak samo bezbożną jak on kobietą, córką króla Achaba i złej Izebel. Miała na imię Atalia. Atalia, podobnie jak jej matka, była okrutna i żądna władzy. Bez przerwy namawiała swojego męża do grzesznych postępków. Zła Atalia podpowiedziała królowi, że lepiej, jeśli pozbędzie się braci, swoich rywali do tronu. Jehoram bezlitośnie zabił wszystkich, a jego żona cieszyła się z tego i triumfowała. Teraz jej mąż był jedynym, który mógł zasiąść na królewskim tronie. Pragnieniem Atalii było, żeby Judejczycy kłaniali się Baalowi. Wielu niedobrych rzeczy nauczyła się od swojej matki Izebel. Król Jehoram we wszystkim słuchał swojej żony i źle obchodził się z poddanymi. Ci, którzy nie ufali Bogu, podporządkowali się królowi. Jednak byli tacy, którzy zachowali wiarę i byli oddani Panu Bogu. Jehoramowi wydawało się, że Bóg niczego nie widzi, że król może robić, co mu się podoba. Ale oto pewnego dnia Jehoram otrzymał list od proroka Eliasza, w którym uprzedzał on króla o odpłacie za wszelkie zło, które miało miejsce w jego kraju. Eliasz prosił króla, żeby ukorzył się przed Bogiem i wszedł na dobrą drogę. Jeśli nie, to Pan Bóg ukaże go nieuleczalną chorobą, a wrogowie zabiorą do niewoli jego dzieci, żony i cały jego majątek. Jehoram przeczytał list i zaczął drwić z tej wiadomości. Jednak Bóg nie pozwolił się z siebie naśmiewać. Bardzo szybko posłał to, co obiecał. Na Jeruzalem napadały wrogie wojska, jedno po drugim. Zabijali i grabili Judejczyków, a potem wzięli do niewoli dzieci i żony króla. Także największe skarby królewskiego domu zostały zagrabione. Król niczego nie mógł zrobić, żeby temu zapobiec, a w dodatku ciężko zachorował. Żaden lekarz nie był w stanie mu pomóc. 2 lata męczył się w strasznych boleściach, a w końcu umarł w samotności. Pan Bóg postąpił z nim tak, jak prorokował Eliasz. Ludzie odetchnęli po śmierci króla i w duchu dziękowali Bogu za to, że ten zły człowiek w końcu opuścił ziemię. Nawet nie pochowano go obok innych judejskich królów, ponieważ nie zasłużył na to. Taki smutny koniec czeka każdego, kto gardzi zbawieniem, które daruje nasz niebiański Ojciec.
na podstawie drugiej księgi Kronik, rozdział 21 oraz piąta księga Mojżeszowa, rozdział 9. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.